wierności, o czekaniu na Mesjasza, o 3-letniej wędrówce u boku Jezusa, o Jego naukach. Coś usłyszał? Jezus przepowiedział wczoraj w naszej obecności zburzenie świątyni pańskiej. Anioł otchłani stąpi na ziemię. Anioł otchłani podpali i zniszczy... Wśród zielonej łąki, wśród tej łąki wilgotnej od porannej rosy, na której pierwsze jaskry żółcie ją i mlecze. Droga, którą co święto szli ludzie ze śpiewką. Hosanna! 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 Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie! Jeruzalem! Jeruzalem! Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Jeruzalem, przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu. Powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska. Niech dzieje się. Prowadź mnie tam, gdzie mój.
Judasz Iskariota. Ale powiedz mi, Judaszu, po co tu właściwie przyszedłeś? Jestem skarbnikiem. Tak, wszystko rozumiem. Był wieczór paschy. W milczeniu głębokim się wina poju pożywać i jadła. Wieczernik szarym napełnił się mrokiem. Tu jasność zmierzchu, mglista i wybladła. Na stół białymi zasłane rańtuchy. I na ich twarzy łagodnie się kładła. Gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł spożyć paschę? Gorąco pragnę spożyć tę paschę z wami w dużej i usłanej sali, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam, już jej spożywać nie będę w Królestwie Bożym. Przynoszę siedmiorem inny świecznik. Znak naszego narodu, aby w jego świetle spożyć tę ucztę. Będziemy także spożywać charoset. Czerwony jak cegła Egiptu, na znak naszej ciężkiej pracy w niewoli. Tutaj, Panie, są gorzkie zioła. Przypominające nam... Ja, Panie, podaję Ci wino. Będące znakiem przymierza, jest ono czerwone jak krew, która została przelana na górze Synaj dla zawarcia związku z krwi i ciała. Panie, a skąd weźmiemy baranka na ofiarę? Nie martwcie się. Pan Bóg przyprowadzi baranka i da nam ofiarę. Ten, który przewodzi, musi być jak sługa. Ty chcesz mi umyć nogi? Tego, co ja teraz czynię, ty nie zrozumiesz. Nie, nigdy ci nie pozwolę.
abyś ty mył umyj nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę. Wykąpane tylko nogi potrzebują umyć, bo całe jest czyste. Stał się sługą czynów człowieczych i oddał się na własność. Stałem się waszą własnością. Mąż zaufany podniósł na mnie rękę. I dlatego... Jeden spośród nas cię zdradzi? Kogo masz na myśli? Panie, kto to jest? Wyjaw jego imię! Napiętnuj go! Mnie zdradzi. Czy to ja jestem rabbi? Tyś to powiedział, Judaszu. A teraz czyń, co masz czynić. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Największy z was niech będzie najmniejszy, a przełożony jak sługa. Ja jestem pośród was jak ten, co służy. Wyście wytrwali przy mnie w swoich przeciwnościach, dlatego ja przekazuję wam królestwo, jak mnie przekazał mój ojciec. To czyńcie na moją pamiątkę. Słyszeliście? Pan obdarzył nas wielką władzą. Nie jesteśmy tego godni.